Poproszony przez jeden z portali internetowych o napisanie kilku słów prognozy na temat przyszłości Kościoła katolickiego na świecie, napisałem taki tekst zatytułowany Agonia katolicyzmu, który brzmi może trochę alarmistycznie czy apokaliptycznie, ale odwołuje się do pewnej publikacji, która pojawiła się we Francji pod koniec 2021 roku i jest już szeroko komentowana, więc pomyślałem sobie, że warto do takiej książki, która jest głośna, sięgnąć po to, żeby w jakiś sposób o tej przyszłości katolicyzmu również w Polsce powiedzieć. Ale w ramach naszych krótkich pogadanek z serii Ciekawostki teologiczne, chciałbym zderzyć takie dwa jakby doświadczenia, czy dwie perspektywy. Z jednej strony w Polsce od 2 dekad w sposób szczególny mamy jakby takie przeświadczenie, że katolicyzm, Kościół jest wszechobecny, wszędzie jest odczuwalna jego obecność, w edukacji, w służbie zdrowia, nawet w wojsku, poprzez kapelanów wojskowych, w przestrzeni publicznej. Media katolickie dają o sobie znać w różny sposób. I jak w takiej sytuacji można odpowiedzialnie mówić o agonii, to jeszcze nieodwołalnej agonii Kościoła katolickiego? Otóż właśnie taką tezę postawiła znana filozofka francuska Chantal Delsol w książce pod takim właśnie tytułem Koniec świata chrześcijańskiego. Można powiedzieć, że to nie jest teza ani nowa, ani oryginalna, bo już od 2 wieków, od okresu oświecenia, słyszy się o końcu religii, końcu chrześcijaństwa. Pojawili się filozofowie i myśliciele, którzy radykalnie tę tezę formułowali, mówiąc już nie tylko o końcu chrześcijaństwa, ale wręcz o śmierci Boga, jakby chociażby Fryderyk Nietzsche. No więc można powiedzieć, że ten dyskurs taki apokaliptyczny jest obecny w przestrzeni publicznej. Ale sytuacja jest trochę odmienna, gdy tę tezę formułuje myślicielka, która w laickiej Francji nie tylko, że się przyznaje do katolicyzmu, jest praktykującą katoliczką, matką licznych dzieci, jednocześnie bardzo czynnym intelektualistą publicznym. Jednocześnie ma przekonania bardzo konserwatywne. I te przekonania nie tylko głosi, ale pisze w licznych książkach. Niektóre z nich zostały przetłumaczone również na język polski. Głównie specjalizuje się w popularyzacji tej myślicielki francuskiej, wydawnictwo Znak, ale nie tylko. Więc przywołam kilka z tych tytułów, żeby zainteresowani mogli sami do nich sięgnąć i zobaczyć, jak inny ton pobrzmiewa właśnie w tych książkach, z których niektóre wymienię przynajmniej jako tytuły. A więc Esej o człowieku w późnej nowoczesności. To jest taki konserwatywny właśnie głos mówiący o tym, że chrześcijaństwo, religia ma coś ważnego do zaproponowania w tym okresie, kiedy właściwie wszystko przez mistrzów podejrzeń od Marksa, Nietzschego czy Freuda poczynając na postmodernistach kończąc. Więc to jest taki głos właśnie w tej
toczącej się debacie. Podobny charakter ma książka Kim jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych. Więc tu znowu mamy takie przypomnienie twardych aksjomatów, zasad antropologii chrześcijańskiej. Jedna książka, którą wydało wydawnictwo Pax, to już nie tylko głos konserwatywny, ale wręcz taki alarmistyczny. Nienawiść do świata, totalitaryzmy i ponowoczesność. I tutaj Chantal dość ostro diagnozuje współczesność, mówi o gender, o prawach równościowych, jako o pewnym zagrożeniu, więc taki manifest jakby konserwatywny. I wreszcie ostatnia książka, o której chcę powiedzieć, to jest Kamienie węgielne. Na czym nam zależy? Tutaj znowu takie przypomnienie, że my, chrześcijanie, katolicy, dzięki naszej wielowiekowej, 2000 lat sięgającej tradycji, mamy wiele do zaoferowania Kościołowi. Jako Kościołowi, w sensie instytucji obecnej w przestrzeni publicznej, ale i światu, że nasz czas się nie skończył. I oto pojawia się właśnie ta książka, która mnie zainspirowała do tego eseju dla Oko Press. Po francusku to brzmi Le fin du chrétienté. Dla tych, co znają francuski, to jest ważne rozróżnienie. To chrétienté to jest jakby łacińskie Christianitas, bo chrystianizm to jest właśnie odpowiednik naszego polskiego chrześcijaństwa. Chrétienté to jest właśnie świat, który stoi na tych filarach, fundamentach chrześcijańskich. I to właśnie ten świat odchodzi i ten świat Chantal Delsol opłakuje. To jest książka krótka, zaledwie 176 stron, więc można powiedzieć taki esej, albo jak niektórzy recenzenci mówią o takim pamflecie w tonacji takiej właśnie lamentującej, narzekającej, ale to jest esej napisany z ogromną kulturą i można się zastanowić, czy właśnie to ten koniec świata chrześcijańskiego, który się ukazał nie tak dawno, zaledwie w listopadzie minionego roku, czy zostanie on tak jak i poprzednie książki tej myślicielki przełożony na język polski. Myślę, że trzeba sobie tego życzyć. Ja w każdym razie jestem przekonany, że wprowadziłby ten esej taki ferment ożywczy, żebyśmy się trochę oderwali od tych stałych tematów, jak narzekanie na chciwość kleru, czy pedofilię, czy niechęć do rozliczenia się właśnie z tą ciemną stroną Kościoła, ale właśnie takie podjęcie takich zasadniczych tematów, czy to, do czego byliśmy przyzwyczajeni, że chrześcijaństwo jest taką ważną częścią naszej tożsamości kulturowej, czy katolicyzm właśnie. Wielu uważa, że Polak, katolik to jest wręcz synonim. Czy tutaj nie stoimy u progu jakiegoś radykalnego przewartościowania właśnie tego momentu tożsamości Polaków? Ta książka, tak się o niej dowiedziałem, była dyskutowana również w prasie amerykańskiej. Jako amerykanista oczywiście przeglądam tę prasę i tam ta recepcja jest zupełnie inna, bo sekularyzacja w Stanach Zjednoczonych dokonuje się w kontekście pluralistycznym, więc można powiedzieć, że ludzie rezygnujący z jednej konfesji, z jednej religii łagodnie przechodzą do innej. W Polsce to jest bardziej chyba radykalne, bo ludzie, jeżeli odchodzą od katolicyzmu, to właściwie odchodzą od wiary. Więc tak czy inaczej zachęcam do
przemyślenia tej sprawy, może do sięgnięcia do tego eseju, o którym wspomniałem na portalu OKO.press, ale też po prostu takiego głębszego zastanowienia się, w jakim momencie dziejowym żyjemy i czy rzeczywiście chrześcijaństwo, jakie znamy, nie odchodzi ostatecznie do przeszłości.